Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie chcę Ci pokazać roślinę, którą mam od 2 tygodni, albo nawet 3, i Wy jej nie widzieliście. Stoi przy basenie. Także teleportacja. Proszę, jest to moja nowa roślinka. No już nowa, była dawno. 3 tygodnie mniej więcej jest już u mnie. Jest to liść laurowy. Miał on tarczynki, już się ich pozbyłem, także już jest wszystko dobrze, na nic mi nie przeszło. To co tu widzicie, to białe, to nie choroba, to po prostu stał ten liść laurowy wcześniej pod... O, się ukleiłem. To jest żywica po prostu spod sosny, bo pod sosną stał. I wygląda w ten sposób. Ma z doniczką koło 1,20 m, no może mieć. No i prezentuje się w ten sposób. Na razie był opryskiwany, więc jeszcze go nie jadłem. Pachnie, no bardzo ładnie pachnie, no. Ale no na razie go nie używam, no bo był pryskany, więc... Więc nie będę go używał póki co. Musi się trochę zmyć ta chemia, no bo szkoda trochę, żeby się zatruć jakąś chemią. Jest tu ich, to jest po prostu wielki krzak, jest tu ich sporo. Jest tu, i to już takie grubsze pięki. Są to takie pięki. Jest ich tam dużo, to jest ciężko Wam pokazać. Oczywiście nowe cały czas wychodzą, o. Ja tak go zostawię, nie będę go jakoś tam formował na pięcie, coś. No Nice ma taką, no nie wiem ile ona może mieć, za 30 litrów nawet. Myślę, koło 30 będzie miała. No więc to taki krótki filmik chciałem Wam tylko pokazać, że jest coś takiego. O tym pewnie za bardzo filmów nie będzie, no bo to nie jest zbyt ciekawa roślina, tak no. Po prostu jeden wielki krzak. Z liści, dosyć ładny, nie powiem, ale nie wygląda jakoś tam egzotycznie, śródziemnomorsko czy coś, po prostu jest dosyć ładny, no, ale nie będę o nim raczej za dużo nagrywał, tak jak mówię, bo nie ma co, no w sumie to jest tak naprawdę tylko liść laurowy, tak? No więc tak naprawdę kończymy ten film, to taki króciutki film, tylko żeby Wam pokazać, że jest taka roślina, że mam większego niż tamten malutki, co tam stoi. No i tak naprawdę to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. O, ostrość. Cześć.